Sytuacja za naszą wschodnią granicą z dnia na dzień staje się coraz bardziej poważna. Władimir Putin pod pretekstem dbałości o pokój wysyła na teren Ukrainy rosyjskie siły zbrojne. Jak tę sytuację oceniają wrocławianie i czy Polacy boją się wojny? No nie wiem, jesteśmy następni na liście, zwłaszcza, że mam małe dziecko, także no na pewno nie czuję się bezpiecznie. Taką bombę bym chciał wielką i tego Putina trafić, więcej nic. No nieciekawie się zapowiada. No teraz ostatnio słyszałam tak, że Putin jakby sugeruje, że te republiki, które chcą się odłączyć od Rosji, że tam dochodzi do jakichś aktów ludobójstwa, tak? No po prostu robi wszystko, żeby przejąć te terytoria, dorabiając jakąś ideologię do tego, tak? A że żyje w jakiejś bańce informacyjnej, jest otoczony swoimi ludźmi, którzy mu przyklaskują i którzy nie zakwestionują żadnej jego decyzji, choćby najgłupszej, no bo sami mają jakby w tym interes. Więc zmierza to do takiego no niezbyt moim zdaniem ciekawego końca. Tak, to jest niebezpieczna i no, mam nadzieję, że się nam nie skończy jakąś tam krwawą wojną, no, ale fatalnie myślę o niej. No. Nie, no nie zagłębia się w temat, więc nie będę się wypowiadać. Strona rosyjska gdzieś tam próbuje wymusić jakieś plany związane z podłączeniem gazociągu Nord Stream. To jest cały czas walka o pieniądze, o biznes moim zdaniem chodzi, nie? Że, wiadomo, że na Ukrainie jest też dużo złóż różnych, uran, są urodzajne ziemie i tak dalej, no i zdobywanie nowego terenu, tak? Myśli pani, że Polska jest zagrożona? Nie sądzę, że jest zagrożona, nie. Tu nie o nas jakby chodzi. My jesteśmy jakby takim przyczółkiem tylko z tego powodu, że jesteśmy najbliżej, bo graniczymy, tak, z Ukrainą i tylko tyle. Więc tu się grupują wojska NATO w razie jakiegoś konfliktu. No już jest to zauważalne, prawda? Już Amerykanie wysyłają do nas więcej wojsk, tak? Ale nie sądzę, że jest zagrożona w taki sposób militarny, tak? Gorzej, jeśli chodzi o jakiś tam handel, tak? O dostawę energii. Raczej wątpię w to. Jest za dużo tutaj wojsk amerykańskich, tych innych i myślę, że się będzie bał. Będzie... Zresztą, jak to się nieraz śmieją, z kim graniczy Rosja, nie? Z kim chce. Myślę, że bezpośrednio w małym stopniu, ale ogólnie jak się zagrożenie jakim wybuchem wojny, to myślę, że jest. Ciężko stwierdzić. Na tą chwilę może nie. Teoretycznie Rosja pokazuje zęby, ale wydaje mi się, że otwartej wojny nie będzie. Bardziej wojna gospodarcza. Echo 24, Agata Sibilak.